Oddajcie Polskę Polakom, oddajcie nam co nie wasze, oddajcie Polskę Polakom. Uwierzcie, to jednak jest nasze, oddajcie Polskę Polakom. Nie dajcie się mu prosić, oddajcie Polskę Polakom, póki jeszcze chcemy prosić. Nie wierzę światu, który poklepuje mnie po ramionach, mówiąc, jesteś ok. I nie ufam wszystkim, którzy na dzień dobry przechodzą ze mną na ty. Boję się zakontraktowanych politycznie przyjaciół z wymuszoną opcją wpisania tej miłości nawet do konstytucji. Jest to takie powiedzenie. Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam. Państwo na pewno nieraz słyszeli takie różne komplementa, które ktoś nam prawi, a z jednego prostego powodu: że chce się przypodobać, że chce coś z nami załatwić. To takie odwieczne prawo. Robienia takich towarzyskich podchodów, ale pani dzisiaj pięknie wygląda, albo wie pan co, świetnie na panu leży ten garnitur. Tak. A więc, wrogów nie trzeba sobie szukać, a na przyjaciół trzeba uważać. Autorem tego powiedzenia o tych wrogach i przyjaciołach jest słynny kardynał Richelieu, francuski katolicki duchowny. Ale jednocześnie wybitny polityk pierwszej połowy XVII wieku. No, tego wieku, w którym Francja osiągała chyba szczyty swojej politycznej i mocarstwowej obecności w Europie i w kawałku świata. Och, niektórzy może się tutaj żachną, no bo jak to, ksiądz i polityk. Dzisiaj ksiądz jest tak zdefiniowany, że myślenie w tych kategoriach, że ksiądz może służyć państwu jako polityk, jest dość abstrakcyjne, prawda? No, nieźle nas lewactwo wytrenowało, jeżeli nie rozumiemy tych rzeczy, że to można połączyć, i nie rozumiemy tego, że jednym z największych nieszczęść. Dzisiejszej Europy jest zrealizowany masoński plan oddzielenia państwa od kościoła. Co należy czytać? Oddzielenia działań, jakichkolwiek działań i decyzji, które podejmuje władza od etyki i od moralności. Dokładnie w tym miejscu jesteśmy. No, dla przypomnienia, jednym z największych, najskuteczniejszych. Polityków, dyplomatów polskich w historii był również ksiądz, biskup krakowski skądinąd, kardynał Zbigniew Oleśnicki, który doradzał polskim królom w pierwszej połowie XV wieku. Począwszy od Władysława Jagieły, tego Władysława Jagieły, tego od Grunwaldu, między innymi. tak. A więc wracając do tego powiedzenia o wrogach i przyjaciołach, wynikałoby z niego, że nader często uznawani za przyjaciół okazują się być naszymi wrogami. To już sobie powiedzieliśmy, prawda? I chyba w życiu nieraz nam się to przytrafiło, że odczuwaliśmy ten wielki towarzyski zawód że ktoś, kogo traktowaliśmy jako osobę nam bliską, zdradza. Gdy chodzi o politykę, to tak na przykład było z Anglikami w czasie II Wojny Światowej, którzy zdradzili nas, tak, tak, zdradzili nas, najpierw w 1939 roku, a potem w 1945 roku zrobili to jeszcze bardziej i, można powiedzieć, dojętej potęgi, i bez mrugnięcia okiem, oddając nas w łapy sowieckiego komunizmu. Nie wiem, czy państwo wiecie... Że musieliśmy im, tym Anglikom, po wojnie zapłacić skądinąd naszym zdeponowanym w, tam w Londynie złotem, które zostało na czas wywiezione przed niemiecką agresją na Polskę. A więc tym złotem musieliśmy im zapłacić. A wiecie za co? Za to, że. Polscy żołnierze szkolili się na wyspach, że tam byli mundurowani, że w kantynach wojskowych dostawali jakieś posiłki, ale zapłaciliśmy nawet za to, że byliśmy jednymi z najlepszych obrońców tego państwa podczas słynnej powietrznej bitwy o Anglię. Tak, płaciliśmy nawet za benzynę, którą wylatały nasze dywizjony lotnicze. Ot, tacy przyjaciele. I podobnie jest chyba dzisiaj z naszym przyjacielem, jakim jest upadłe państwo ukraińskie, które od lat stanowi przecież największe gospodarcze zagrożenie dla Polski, co wielu ekonomistów już to jednoznacznie zdefiniowało. I nie tylko chodzi o zboże, ale również jest zagrożeniem politycznym to państwo jako kontynuator ludobójczej ideologii banderowskiej. I to też chyba sobie z tego zdajemy sprawę. Pomnik ostatnio w Domostawie, który powstał po długich latach i cierpieniach organizacyjnych jest dowodem na to, jak państwo do tego tematu podchodzi. Państwo wiecie, wy jako słuchający mnie w tej chwili, że tam nie było ani jednego Oficjalnego przedstawiciela polskiego rządu, żadnego urzędnika polskiego w tak istotnej dla Polaków sprawie. A więc, jako państwo, czy jako naród, ale także w wymiarze rodzinnym czy jednostkowym, jako ludzie, powinniśmy wiedzieć, że jeżeli ktoś wybiera się o, użyjmy takiego porównania, na górską wyprawę, gdzie Trzeba iść i bardzo uważać, i trzeba dobierać sobie ludzi, z którymi się idzie, z którymi, na których możemy liczyć. No, na przykład, podczas górskiej wspinaczki to naprawdę trzeba dobrze wiedzieć, z kim związać się liną, do kogo mieć zaufanie, a na kogo uważać albo wręcz trzymać się z daleka i broń Boże właśnie tą liną się z Nim nie wiązać. Taka bezrefleksyjna pseudomiłość do wszystkich, ten niby humanizm, który w głowach nam buzuje, bo do tych głów jest nam wlewany przez specjalny propagandowy lejek, ten fałszywy ekumenizm, który mówi, że można być zbawionym z każdej religii, i ten śmiertelnie groźny pacyfizm w ramach podległości starszym i mądrzejszym, te są wszystko rzeczy, które niszczą to, co jest sednem naszego życia. No, sednem naszego życia w państwie, w którym żyjemy. W kraju, który chcemy kochać. Jak odpowiedzieć na pytanie, kto wobec tego jest tym naszym wrogiem? Chcę Państwu powiedzieć, że to wcale nie jest takie trudne. Najlepiej jest zrobić to na drodze pewnych przeciwieństw. Kiedyś moja świętej pamięci mama uczyła mnie tego, że wiesz, jak masz jakiś problem, to weź sobie kartkę, podziel ją na pół, z jednej strony napisz plus, z drugiej strony napisz minus. No i wpisuj sobie wtedy te rzeczy, które dotyczą tego Twojego problemu. No i Ci samo wyjdzie. A więc na zasadzie przeciwieństw. Więc należy zdefiniować przede wszystkim to, na czym polega nasz interes, nasze dobro. Od rodziny zaczynając po kraj, w którym żyjemy. No i potem bez emocji to wszystko wypunktować. No i wyjdzie nam potem po tej drugiej stronie minusowej, kto lub co, jakie działania są przeciwko tym naszym plusom. To jest bardzo proste. No i jak się zaczyna od polityki, od polityków. W, tej, w tym projekcie plusów i minusów, który zaczynamy, od tych ludzi, którzy nam świat urządzają, no często niestety za naszą zgodą, no bo demokracja, bo ich jakoś tam wybieramy, wygląda na to, że bezrozumnie, oj, jak bezrozumnie i bezrefleksyjnie głosujemy, wierząc wciąż i wciąż tym samym ludziom w ich obietnice i gładkie gadki, mimo że one się nie sprawdzają. One są tylko przed wyborami. No więc głosujemy, wybieramy, no więc tak. Obietnice się nie spełniają. Gatkami wycierać można podłogę, ale oni wciąż nami rządzą. Wiedza o politykach jest powszechnie przecież dostępna. Wiemy, jak rządzą, jakie podejmują decyzje. Wiemy, jak głosują, za czym głosują. No ostatnio głosują na przykład za wojną z Rosją słowo głosują może jest pewnym tutaj pewną przesadą, ale ogólnie rzecz biorąc decyzje, które podejmują, to jest jakiś obłęd, jakieś szaleństwo, które wpędza nas w coraz większe kłopoty. Ale głosują też na przykład za depopulacją, głosują za totalną kontrolą wszystkiego i wszystkich, no jak w tej słynnej dystopii George'a Orwella. Zanim pomyślisz, oni już to wiedzą. No i jeszcze ci za to wlepią karę, prawda? Bo nie mogłeś tego pomyśleć, nie wolno ci tak nawet myśleć. Na naszym małym podwóreczku, za całkowitą podległością, nowym hegemonom, no po sowieckiej Moskwie mamy Berlin, Brukselę, Waszyngton, no i jeszcze, żeby było do kompletu, ewentualnie Tel Awiw. A więc za tym wszystkim oni głosują. Czy to jest w naszym interesie? Jaki to ma związek z nami? Popatrzmy na te nasze zapiski, o których przed chwilą tam była mowa te plusy i minusy. Minusy to, co przed chwilą próbowaliśmy sobie podsumować co jest naszym interesem, naszym dobrem. No, spróbujmy. Chcemy niskich podatków, prawda? No, w praktyce jest odwrotnie. Chcemy jeździć naszymi samochodami Spali spalinowymi dodajmy i nie rujnując się na paliwo. Jest odwrotnie, a na dodatek jeszcze planują nam zabrać te samochody, bo jest jakiś trynt na inną energię. Chcemy mieć ciepło w zimie w naszych domach i mieszkaniach. Gigantyczne koszty energii, które nam politycy przygotowują, mogą to za chwilę uniemożliwić siedzenie w jednym pokoju w czapce w, w kurteczkach podwójnych może nawet owinięci śpiworem to wcale nie jest jakaś taka odległa wizja bo nie będzie nas stać na płacenie rachunków dalej chcemy być dumni z naszej historii dumni z naszego kraju nie nie wolno serwują nam pedagogikę wstydu bycie polakiem bycie dumnym z własnej historii to jest jakieś b to jest coś czego Powinniśmy się właśnie wstydzić. Tak chcą. Chcemy nie bać się o wykształcenie i bezpieczeństwo naszych dzieci. Oni wprowadzają debilizację szkół oraz, oraz ich seksualizację, a więc zagrożenie dla dziecka, począwszy od przedszkola, dla jego psychiki. Chcemy móc kultywować nasze tradycje katolickie, o jak najbardziej, a oni chcą, aby Kościoła nie było. A jeżeli już to taki światowy, globalny. Chcemy móc planować nasze życie, a oni chcą dyrektywnie robić to za nas. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko się dzieje, to czego się boimy, czego nie chcemy w naszym życiu. I rozumiemy już chyba, że od spraw dużych modne słowo globalny. Od tych najmniej, do tych najmniejszych jednostkowych jest bardzo blisko. Bo jeżeli te duże, globalne sprawy będą nie po naszej myśli, wbrew naszej myśli, wbrew naszym potrzebom, to te malutkie będą się rozsypywały. Tak to wygląda. Czy ktoś jeszcze pamięta żelazną kurtynę? Ta zimna wojna. Świat zachodni, świat sowiecki i żelazna kurtyna informacyjna, gospodarcza, polityczna. Jak w latach 70. po raz pierwszy wyjechałem na zachód, taka studencka wycieczka, na którą się wtedy ambitnie załapałem zafascynowany tym, że zobaczę wytęskniony zachód, to przeżyłem pewną traumę, która dzisiaj do mnie wraca, takie déjà vu. Przejeżdżały się przez Autokarem jechaliśmy, przyjeżdżało się przez NRD, taka część państwa niemieckiego, dzisiaj to są jedne Niemcy, ale kiedyś było NRD i RFN, prawda? Czyli NRD to był wschód, a RFN to był zachód, i na granicy pomiędzy tymi dwoma państwami była to też właśnie ta granica pomiędzy dwoma światami, z światem sowieckim i z światem zachodu, który uważaliśmy za wolny, wspaniały, piękny. Wjechaliśmy w teren. Taką strefę buforową, bardzo szeroką. Zasieki, rowy, budki strażnicze, ostra broń, wojsko. No, horror. Takimi zakosami się przez to przejeżdżało. Wielkie jakieś mury pobudowane, żelazna kurtyna wizualna, dotykalna. No, a dzisiaj fundują nam taką samą, tylko w drugą stronę. No, jeszcze chcą jakieś pola minowe zakładać. Dlaczego? Dlaczego wciąż musimy żyć w jakiejś zonie, z której nawet nie da się, w której nawet lufcika nie da się otworzyć, żeby zobaczyć, jak wygląda świat po drugiej stronie? Kiedyś próbowaliśmy robić sobie taki lufcik na zachód, dzisiaj nie wolno nam zobaczyć tego, co się dzieje na przykład na Białorusi. Czy to jest normalne? Czy to jest w naszym interesie? Kto za nas podejmuje takie decyzje? Jak to jest, że ten zachód, tamten układ polityczny, w który żeśmy się wpisali, robi to, czego my nie chcemy, a co przed chwilą żeśmy zdefiniowali? Te wszystkie rzeczy, ta specyfikacja. Mamy sytuację, gdy mówimy o tej żelaznej kurtynie, taką arebor, że to wraca. Komuna wraca. Czy tylko w formie, czy też tylko w treści. Kiedy umiemy sobie odpowiedzieć uczciwie na to pytanie, Będziemy dokładnie mogli zdefiniować to, o co chodzi. No ale być może wtedy będziemy musieli się przyznać do tego sami przed sobą, że w tym świecie, w którym żyjemy, jesteśmy co najmniej zwolennikami teorii spiskowych, a może, o uwaga, będziemy tu robili za agentów Putina. Dlaczego tak jest? Jak to jest z tą teorią spiskową? Dlaczego to wszystko się dzieje? Dlaczego politycy tak działają, że nie służą swoim ludziom i im dobru? Dlaczego jest drożej, gorzej, niebezpieczniej? Dlaczego? Ktoś mówi, że oni chcą depopulacji, że pieniędzy mają już tyle, że im są one do niczego niepotrzebne. Że ktoś sobie tam gdzieś kiedyś wymyślił, że świat musi mieć mniej ludzi. Dużo mniej niż obecnie. Że jakiś zastrzyk ze szczypawką się im nie udał, no to najlepsza będzie wojna, tak? No, a dlaczego by nawet nie jakaś nuklearna? Czy ktoś o tym myśli w ten sposób? Czy ktoś o tym myśli, że te działania? Być może finalizują się taką puentą, makabryczną puentą, którą pokazywały nam filmy. O, te zachodnie również, te tak zwane katastroficzne, dystopijne, jakieś terminatory inne, tak? Więc kto jest naszym wrogiem? Czy ci, którzy chcą wyeliminować naszą normalność, wyeliminować nas również fizycznie, no tak, proszę Państwa, fizycznie również. Przecież to już dzisiaj przeżywamy. Nie trzeba wojny. Mamy aborcję, mamy, mamy eutanazję, ktoś nas eliminuje. Mamy robić tylko za konsumentów tego, co nam zareklamują? Mamy robić tylko za elektorów i wrzucać do urn głosy, żeby tą fikcję demokracji podtrzymywać? Tylko dlatego, że ktoś nam wdrukuje do głowy, na kogo zagłosować? Jeżeli to wiemy, to znajdziemy przyjaciół i nie będziemy wtedy musieli szukać wokół siebie samych wrogów. To się samo wyjaśni. I okazuje się, drodzy państwo, że przyjaciół jest naprawdę wielu. I ten świat może być inny. Wystarczy zrobić sobie ten swoisty, Rachunek. Plusy, minusy, minusy, plusy. Sami Państwo sobie odpowiecie, kto jest naszym wrogiem. Paniom rączki całuję, panom ściskam prawicę.